WOŚP na rzecz organizacji charytatywnej, której celem jest pomaganie najbardziej potrzebującym. Zabezpieczenie roku w przypadku wystąpienia końcowego WOŚP, podczas którego zbierane są środki na zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Jerzy Owsiak, jako założyciel i prezes fundacji, jest niezwykle zaangażowany w tę inicjatywę. Wynik tegorocznej zbiórki jest uniwersalny i dowodzi ogromnej solidarności Polaków. To nie tylko wsparcie finansowe, ale także wyraz troski o zdrowie i życie innych. Dzięki hojności darczyńców, WOŚP może przenieść swoją misję i pomóc pacjentom oraz placówkom medycznym w całej Polsce. 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poświęcony był zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Wydarzeniu nazwanemu Płuca po pandemii towarzyszy hasło Tu wszystko gra ok. Za zebrane podczas 32. finału pieniądze WOŚP planuje się kupić m.in. urządzenia do diagnostyki obrazowej, w tym rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne, przyrządy do diagnostyki czynnościowej, polisomnografy i przenośne spirometry, sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc oraz sprzęt do torakochirurgii, m.in. Systemy electrocoagulacji GI cryosondy. W tegoroczne wydanie zbiórki zaangażowało się 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek. Powstało aż 1685 sztabów. Jerzy Owsiak jest wyjątkowo charakterystyczną. Jego udział, energia i oddanie sprawy są godne uwagi. Jego praca przyczynia się do zapewnienia jakości opieki w kraju i stanowi wzór dla innych organizacji charytatywnych. Niech ten rekordowy wynik będzie inspiracją dla nas wszystkich, abyśmy w swoim życiu mogli również pomóc innym, skali i formy wsparcia. Solidarność i dobroć serca są wartościami, które zawsze warto zwrócić. Dziękujemy Jerzemu Owsiakowi i całej Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za ich nieocenioną pracę na rzecz zdrowia i życia wielu ludzi. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.